Siemaszko, ja jestem Wojtek, z nami jest Oli, siema, Oli. Olu, siema. Dobra. Co dzisiaj robimy? Dzisiaj, jak dobrze się znamy, z Olim jeszcze nie robiłem. Zobaczymy, jak dobrze się znamy, pewnie polegnę. Co? Ty zaczniesz. O, kurczę, teraz tego to ja się nie spodziewam. Mamy ogólnie po 10 pytań, każdy z nas zadaje sobie, no i będziecie mieć chyba na dole coś w tym stylu, tak. Odpowiedzi. ABC. Pierwsze pytanie. Mój ulubiony kolor. Ulubiony wykonawca. Pierwszy ekipa. Drugi BDOS. Trzeci Ladypunk. Znaczy no wiesz, wykonawca, grupa. No, no. Grupa. Odpowiedź jest prosta, BDOS. Nie. Ladypunk teraz. Szczerze? Nie? To teraz Ladypunk. Jakie słynne przekąski lubię najbardziej? Chipsy, paluszki, plecerki. Mogą pójść prostoliniowo. A jakie były? Paluszki, chipsy i precelki. No to nie wiem, chyba. No, chipsy, co nie? Czy nie? No? Tak? Dobra. No to wiem, zauważyłem na tym, na biurku. Chipsy, fromaż. Co ty masz? Z dupy to jego wyciągnąłeś? Czy jak? Nie dobite w skarpetkę. Cięższe, takie mniej luźne. Jakiej cechy najbardziej nie szanuję u ludzi? No nie szanuję po prostu. Pierwsze, kłamstwa, chciwość czy egoizmu? Egoizm. No teraz z grubej rury poszło. Taka. Kłamstwo, chciwość, egoizm. Dobra. Ja bym to kłamstwo. Dobrze, dać. Znaczy, choć czasem ostatnio też zdarzyło mi się. Ja jestem egoistą, ale. Ale nie mówię, że też te. Ogólnie tych trzech nie lubię. Cech nie przepadam po prostu. Ale no wiesz, no każdy ma w sobie też egoistę. Nie? Aplauz. Nie, nie klaszcie. Jesteśmy widownią. Dzięki. Wow. Cześć, mamo! Nie mam ulubionego koloru, u mnie się kolory zmieniają co jakiś czas. O Jezu, nie gadaj, że dałeś ulubiony kolor. Dałem, ale u mnie się zmieniają. Szary, zielony czy żółty? Dobra, teraz mówię zielony cały czas, ale kurde no. Nie, żółty? Nie wiem, w sumie. No wiesz, tam masz parę tam ubrań żółtych i tak dalej. Ubierałeś się parę razy na żółto. Bejcik. Nie, to jest bejcik szary. Nie łyknę. Nie, szary jest bejt. Bejt jest w czym? To jest bejtowy. Dobra, daję żółty. Tak? Wiedziałem, że to jest bejcik. Papie! Wiedziałem. Sobie jeszcze żółte spodnie kupiłem ostatnio. No to ja właśnie mówiłem, że ty coś... Ostatnio masz fazę na ten żółty. Mam. I miałeś jeszcze... nie, to były czerwone ten buty. Nie, mam żółte. No, też mam żółte były. No, to już wiedziałem. Mój ulubiony sport. No to teraz... Nie będzie biegania, będę miał tyle. Hokej. Piłka nożna. Albo bieganie. Piłkę nożną wątpię, że oglądasz. Grasz też słabo. Co? Na odcinku się przyznał. No, na odcinku. Powiem, że bieganie, dlatego że czasami graliśmy i tu mówisz, że chłopaki poczekajcie, ja sobie tylko bieg obejrzę. Powiem, że bieganie. Kurczę, punkt. Plusowy, no. Masz. Ale chciałem dać taki bejcik, że nietypowy hokej, ale kurczę się nie udało. Były takie sytuacje, że chłopaki poczekajcie, tylko sobie no, obejrzy 5 minut. No. A tam 20 minut. A po pół godziny wrócę, chłopaki przedłużyły. Opóźnienia były. No. Sto mąż oglądałem. Co mnie najbardziej denerwuje? Cisza, laskanie czy siurbanie tam? Laskanie. Jakaś szybka odpowiedź. No bo ostatnio też sobie coś tam jem, albo nawet wczoraj jadłem sobie arbuza i tak myślałem, a czy nie, w sumie to bardziej siorbałem, ale no to też jest takie podobne. Ale jadłem arbuza i było takie... No bo nie da się inaczej jeść arbuza, no. I tak myślałem, kurde, czy on zaraz się nie stiltuje, czy coś. Ale ja wiem, Klaudiusza zawsze upomina. Kraj, do którego najbardziej chciałbym... Co? Też mam z krajem pytanie. Tak? Wiedziałem, że coś się powtórzy. Pamiętasz, że myśmy mieli pytanie i mieliśmy nawet w ten sam numer pytania? Tak, to sam co wolisz, Xbox czy PlayStation? Mieliśmy ten sam numer w tym samym numerze było. A ten same odpowiedzi? Wtedy
Kraj, do którego najbardziej... Dawaj zupy! Kraj, do którego najbardziej chciałbym polecieć. Anglia, Stany Zjednoczone, USA ogólnie, czy Madagaskar? Dobra, zostawię te Stany, ryzykował. Mówię, że Stany ostatecznie. Tak? No. Ostatecznie. Nie, Madagaskar. Czyli Stany. Madagaskar. Madagaskar na pewno? Czekaj, patrzcie na jego... To już muszę odpowiedzieć. Dobra, Madagaskar. Tak? No. Ale żeś dobrze dał. Dałeś prawie Stany. To nieźle. Ale się nie dał. Kurde, ale się wybranił, kog. No, no, no. Ostatecznie Madagaskar. Czekaj, na pewno? Madagaskar. Dobra. O jakiej porze dnia dopiero zdjęcia? Czekaj! Pierwszy! Pokazałem mu, że do głowy bym chciał pojechać! Dzień? Noc? Albo noc? Dzień? Co? To nie chcę odpowiedzieć. On mógł mać panek. No ale ślubie robi pierwsza odpowiedź to jest dzień, druga to jest noc, trzecia to jest dzień i noc razem. Nie podpowiadaj mu! Ja nie podpowiadam, ja pokazuję co ja bym mógł. Naprowadzasz go. No ale powolone! Jak dam dzień i noc. No i w tej, Nie, no w noc. Noc? Noc. Tak? No. To źle. A co dałeś? Dzień i noc. Kurde no, ale... Bez sensu pytanie, nie? No właśnie. Bez sensu! Dobra, piąte albo ósme pytanie. Gadasz. Albo dziewiąte, nie wiem. Albo dziewiąte. Czy chciałbym mieć kiedyś tatuaż? Tak. Nawet nie przedstawiłem odpowiedzi. Co to? Nie, w wieku 16, ale w wieku 16, 50 czy... Jutro czy nie? Powinny być... Jutro, pojutrze, za dwa tygodnie? Tak. No to tak. Tak? No tak. No wiesz, dlaczego powiedziałem tak? Miał? Bo ja wiem, bo się zapytałem, czy wspólny tatuaż, on powiedział, no pewnie, tylko rycy się zapytam. Co? Tak było raz w samochodzie. A, no. Chcesz wspólny tatuaż? No, tylko musiałem się zgodzić, teraz, do rodziców. Lepiej sobie przemyśleć 5 razy więcej niż wiesz, zrobić przemyśleć sobie. Przemyśleć tatuaż. No i na przykład, na wcale. Co na przykład? Moje ulubione anime. O ja wiem. Czy Kaizen? Black Clover? Czy One? No, nigdy nie słyszałem o piratach. Nie, my... Już pirat? O piratach nie słyszał. A czy wiesz, to co oglądałem? Nie, myślę, że chyba drugie. Drugie? No. To nie. Połkanie pierwsze? Nie. Co? Pirata. Serio? Od 40 w ciągu dnia było. Połykanie palców. Nie! A to drugie. No to drugie było. Trzy. Przepadam za kawą. To jest w sumie takie trochę ciężkie, bo ty mówisz, że tam kawę to jakiś czas pijesz, więc... Czy przepadasz? Nie, no powiem, że przepadasz. Że no tak. Tak, bo czasami... Ostatecznie. Tak, tak. Dobra. No przepadam. Nie. Kawka. Gi. Kawka, dobre cappuccino. Dobra jest. Dobra, no to kolejne pytania od ciebie. Na jakie zawody chodziłem najczęściej? Pierwszy, siatkówka, lekkoatletyka. Drugie, piłka nożna, siatkówka. Trzecie, lekkoatletyka, piłka nożna. Drugie? No. Piłka nożna, siatkówka? Tak. Tak? Tak. Co? Nie. Jak to nie? No nie. Nawet nie wiedziałem. Dalej. Ja nie chodziłem na żadne zawody z piłki nożnej. W podstawce bardzo dużo chodziłem na zawody lekkoatletyczne. Biegałem, skakałem w dal. No. No, was pan nasza boiwiska. A to no. Nie wiedziałem o tym. Skok wzwyż, dużo mnie. Ja na zawodach w trzech konkursach brałem udział. 1500 metrów, 4 razy 100 i skok w dal. Nie, no w sumie to czekaj. Jak... I na siatkówkę chodziłem dużo. Bo my z Klaudiuszem w podstawce nie graliśmy właśnie w piłkę nożną. Aha, no to nie wiedziałem. Nas cisnęła strasznie pani z lekkoatletyki. Jaki jest mój najgorszy nawyk? Spóźnialstwo, lenistwo, głupie wydawanie pieniędzy. Spóźnialski bardziej jest Klaudiusz. Co ty chcesz? Bardziej jest Klaudiusz spóźnialski. Strzelę w lenistwo. No tak dobra, okej, okay, ostatecznie. Lenistwo. Madagaskar. No to spóźnialstwo. No. Czyli jak... Znaczy, lenistwo też mnie wkurza, czyli ale spóźnialstwo... Co ty chcesz? Ja nie wiem. Dobra. Ale też też mnie denerwuje, jak sam się spóźniam, że ktoś musi szczekać przede mnie, co nie? Że... Szczekać? Szczekać też musi, no. Ile lat noszę okulary? 4, 5, 6. Kurczę, wyczony. Myślę 14 lat, że 6 lat. Znaczy 6, no. 6? No. Nie wiem, szczerze mówiąc, strzelam, bo to jest taki rozpięte, że ja nie wiem, kiedy mogłeś zacząć. Tylko rok różnicy, to nie? No, ja nie wiem, kiedy mogłeś zacząć, bo ja cię pamiętam, że ty zawsze nosiłeś okulary, więc nie wiem, nie pytałem nigdy. No. Więc ja strzelam w 6, bo... 6?
Tak zawsze miałeś okulary, tak jak się ten... Albo czekaj, nie. Od 5. 5? No. Tak? No. Pewno? No. Świetnie. Tak. Dobrze, zmieniłem. Jest, dobra, nie. Bo noszę, ty. Bo noszę od 3 klasy gimnazjum. Jak mam na drugie imię? Co? Tomasz, Patryk, nie mam drugiego imienia. Ale w sumie chyba nie masz drugiego imienia. Ja mówię, że nie masz. Ostatecznie. Tak. To dobrze. Klaudiusz. Taki bejcik był, taki bejcik. Ej, tanio anime, co nie? Klaudiusz, tanio anime. Łapis na budowie. Możecie mu zdjęcie pokazać. No właśnie. Czego się boję? Pływania statkiem, pływania na głębokiej wodzie, wysokości. Przypomnij sobie ostatni odcinek. Na głębokiej wodzie. Pływanie. Tak? Tak. Na głębokiej wodzie, tak? Nie. Statkiem. Tak. Kurczę, poczułem właśnie. Wysokości na pewno nie, bo wiem, ale kiedyś nie. Miałem, kiedyś miałem za jakby mieć. Ale nie. Właśnie to się, nie wiem. A statki? Nie, no wysokość to przecież ja ten. Myślałem, że na głębokiej wodzie, że wiesz, tak paraliż taki. Czy lubię podróżować? Znaczy, chodzi mi, że wiesz, sam czas podróży, nie to, że wiesz, że jesteś tak, w jakimś miejscu, tylko na przykład, czy lubię jechać samochodem, czy jechać pociągiem, coś w tym stylu. Tam nie. Nie? Tak. Tak. No to dobrze. Nie, ja szczerze nienawidzę, jak się muszę siedzieć w jednym miejscu, albo na przykład, nie wiem, jacyś ludzie coś odwalają w pociągu i musisz, ktoś je kanapkę obok siebie z pasztetem i musisz to wąchać, to jest najgorsze wtedy. Bo siedzi, nogi wywalone na stolik, pierwsza balero. Ulubiony fast food. Kurczę, pieczone. Frytki, hamburger czy wrap? Albo po kamerzysta prostu, nie wiem, możemy uciąć, nie wiem, jak chcesz. Dobra, kamerzysta spierdolił. Czyli będzie no co, no to nie, no bo się nie nagrało, się niestety się nie nagrało, bo nam się nagrywanie zatrzymało. Ulubiona giera komputerowa. Wiedźmin, Overwatch, Rocket League. Tak, Overwatch skreślamy Rocket League'a, Wiedźmin. Czemu nie Rocket League? Wiedźmin, bo się jarałeś Wiedźkiem strasznie. No dobra, Wiedźmin był. No było akurat jest. Wiedźmin, to było, tak, bo się jarałeś. Łatwe pytania po prostu. W którym kraju chciałbym zamieszkać? Japonia, Norwegia, Finlandia. Tokio, no nie wiem. Znaczy Japonia znaczy się, sorry. A Tokio też może być. Japonia. Kurczę, nie wiem. Słyszałem o trzech tych krajach. Od ciebie. Słyszałem o tych trzech krajach. O trzech z trzech, no dokładnie. No. To wszystko. A najlepsze, że się dwa powtarzają. Dobra, może dam. A, dobra, mogę w Japonii. Tak? No. A to nie jest poświetliwe dla ciebie. Że w Japonii. W Japonii? Albo Finlandia. Dobra, Finlandia. Finlandia? No. A ty, Rafał, zgadł! Zgadł, poprawił się! Dobra, dobra, ale mam taktykę na takie rzeczy. Pa, zmusiłem go, widzisz? Hej. Siema, wbijajcie na socjale. Pozdro, siema. Ej, jak tak stanąłeś, chciałem powiedzieć nice cool. Nice cool.